Cześć moi drodzy, z tej strony pszczółka albo pszczaka. Witam Was na recenzji butów z Wisha. Jestem na takiej grupie końskiej, bo jak wiadomo jestem koniarą, jeżdżę konno. I pojawiła się tam pewna taka sprawa, że jedna z osób zapytała się o buty jeździeckie z Wisha. Zapytała się o recenzję, nikt tych butów nie zamawiał, zamówiłam je ja. I teraz zrobimy unboxing. Buty przyszły bardzo szybko, bo w mniej niż miesiąc. Także jestem zaskoczona. Na pierwszy zapach czujemy, że niszczyzną daje. I tak, czy te buty się zgadzają tym, co było zamawiane? Wyciągnijmy je sobie. Coś mi się chyba jednak wydaje, że to nie do końca jest to. Pierwsze to buty te mają zamek od środka. A z tego co mi się wydaje, na stronie one nie miały zamka od środka. Zaraz to zobaczymy. Szybkie sprawdzenie. Przede wszystkim śmierdzą, ale okej, okay, no powiedzmy dobra, to jest po prostu chińska rzecz. Gdzie te buty są? Więc może trochę dawać nimi. Ja już sobie sprawdzę to, nie były te. Czekajcie, jak to było? Horse reading. Nie przygotowałam się. No dobra. Chociaż powiem Wam szczerze, oj, chwila, moment. Może nie robią one takiego wrażenia jak na stronie. Przede wszystkim na pewno różni się sznurówka, bo na zdjęciu mamy czarną sznurówkę, a tutaj mamy brązową. Ale i tu mamy złote takie napy. Na zdjęciu tego w zasadzie nie widać. No ale może one na tym zdjęciu też są. No dobra, różni się po prostu kolor. Na zdjęciu są czarne te rzeczy, tutaj my mamy je złote. Buty ja zamówiłam rozmiar 39, one wyglądają dosyć małe. Czekajcie, ja wezmę metr. Zmierzymy to. Jak już robimy recenzję, to robimy recenzję po całości. No dobra, no niby od czubka do końca buty mają 25 cm, więc odpowiada to wkładce 39. Zapięcie jest takie jak na zdjęciu. Teraz tak patrzę na fotę, to faktycznie zamek jest... U nich ten zamek wygląda jakby tu był. My mamy zamek, jak widać, na środku, także nie wiem, czy to można powiedzieć, że jest towar zgodny z opisem, czy nie. No, skóra... No nie, no to koło skóry raczej nie leżało, no to jest jakieś skóropodobne. W środku mamy taką podszewkę. Pokażę Wam. Ona wygląda w ten sposób. Tak wyglądają buty z bliska. Z tyłu jak wyglądają? O rany, co? Aha, no... No nie wiem, zobaczymy jak one się na nodze będą zachowywać, zaraz to nagramy, dogram do tego filmiku. Zaraz koło tego buta dam Wam zdjęcie, postaram się wstawić je tu, dla porównania. No i co? Ja je przymierzę i zaraz Wam wrzucę film, dokręcę, jak one wyglądają na nodze. Okej, okay. Buty mamy zawiązane. Wyglądają one w ten sposób. Niestety zapięcie, które powinno być tutaj, ja mam za szeroką nogę do niego, żeby zapiąć, więc okej, okay, nie będę obwiniać tutaj butów, jest to moja wina prawdopodobnie, chociaż
No nie wiem, jeżeli robią już buty tak wiązane, to wydaje mi się, że powinno to jakoś inaczej być rozwiązane, ale dobra. Tak się prezentują na nodze. Tutaj je udało mi się zapiąć, ale widzicie, co się zrobiło. Także na pewno nie jest to but na moją nogę. Przy wiązaniu te zaczepy, jak za mocno się naciągnie, zaczynają się wyrywać ze skóry. Także totalny bezsens, bo jak wiadomo, buty takie na konie powinny być dosyć mocno dopasowane, inaczej będą nam spadać, nie? No skóra, to jest pewnie jako skóra, jest dosyć to miękkie, takie marszczy się dosyć mocno. Odbiegają na pewno kolorem od tego, co jest na ogłoszeniu na aukcji, bo raczej na tej aukcji one były takie troszkę jaśniejsze, ale miały różne takie cienie jakby na skórze. Boże, jak to w ogóle wygląda do tych... Z tyłu wyglądają tak, z boku tak. No i co do samego wiązania już Wam, czekajcie, pokażę. No to wygląda to w ten sposób. Idę lekko do cienia. Nabiorę ostrości. O. Nie umiem tego ogarnąć. O. I tutaj zobaczcie. One już zaczęły się wyrywać. Także to jest do dupy. No cały but. To już musicie sami podjąć decyzję. Ja będę na pewno chciała wysłać je na reklamację o zwrot pieniędzy. Tu już widzicie, że już się wyrwał, nie? Może zrobię tak, że powyrywam te zaczepy i po prostu będę je sznurować w ten sposób. Także dzięki za oglądanie. Pa, pa!